Dzień dobry Polsko, witamy Was bardzo serdecznie z zimowej, bo białej Małopolski. Jesteśmy na Pogórzu Ciężkowickim w gminie Ciężkowice u 40-letniego Grzegorza. Grzegorz, zgadza się, masz 40 lat? Tak. 8-3 rocznik. Kochani, ja jestem Alex, a Wy oglądacie oczywiście transmisję na żywo realizowaną przez Fundację ECPU Polska Łowcy Pedofili. Grzegorz. Tak. Mielone smakowały? Proszę? Mielone na obiad smakowały, czy nie zdążyłeś jeszcze zjeść? Smakowały. Czyli zdążyłeś. Mama zdążyła ugotować, zdążyłeś zjeść, tak? Tak. A do tego mielonego, nie wiem, jakieś marchewkę miałeś, ogórka? Mama zrobiła, ale była czerwoną kapustę. A wiesz czemu o to pytam, czy nie wiesz? No nie wiem. Nie wiesz. A komu kazałeś bawić się ogórkiem albo marchewką? No już nie pamiętam tego. Nie pamiętasz? To ja Ci zaraz przypomnę. Grzegorz, dla jasności, dla pewności, jesteś posiadaczem, no to musisz poczekać niestety, kochany. Powiedz mi proszę, żebyśmy mieli pewność, czy posiadasz urządzenie, na przykład telefon albo tablet z internetem? Tablet to nie mam. A telefon, smartfon z internetem? No ten to... Masz, ten, który tutaj leży obok przed teczką dzwonił, rozumiem, czyli masz. I korzystasz z internetu. Tak. I co w tym internecie robisz, powiedz mi? No piszę z osobami. A z jakimi osobami piszesz? Ile te osoby mają lat? A nie są dorosłe, nie są mnie. Aha, nie są dorosłe. To z niedorosłymi tylko po co piszesz? Tylko ja się pytam po prostu, czy są już pełnoletnie? No. Oni piszą, że tak, no nie? Mhm. Grzegorz, czy tak wygląda ten komunikator, z którego ty korzystasz? Czy to jest twój komunikator? Tak. To jest twój. Mówisz, że ta osoba... patrz, bo to ty zacząłeś rozmowę kilka dni temu. No. Przedstawiasz się, że masz na imię Grzegorz. I ta osoba ci pisze, ile ma lat. Patrz, tutaj palcem ci pokazuje, która to jest linijka. Ile ta osoba ma lat? Tu, Grzesiu, tu. Grzesiu. Jak mogę pisać, to nie... Grzesiu, tu. Ile ta osoba ma lat? Ile ci napisała? No 13. No właśnie. Czyli napisała ci, że ma 13 lat. I powiedz mi, co... Z tą 13-latką w tej rozmowie... Już chyba nie pisałem. A kłamiesz. A myślisz, że skąd ja wiem, że przed chwileczką miałeś mielone na obiad? A kogo przed chwileczką zastraszałeś, groziłeś, pisząc, że żądasz, żeby tobie dziecko 13-letnie kupiło doładowanie za 30 zł do telefonu? Przed chwileczką pisałeś jeszcze. A czyje zdjęcie masz na tapecie swojego telefonu? No to jej. 13-latki? Po co ci? Zdjęcie 13-latki na tapecie. Nie wysłałem i na to same się... Nie, ona ci nie wysłała zdjęcia. Ja się pytam, po co ty masz zdjęcie z jej profilu? Prosiłem, żebym wysłała swoje zdjęcie. To jest jej zdjęcie profilowe. Ja się pytam o coś innego, Grzegorz. Ja się pytam, po co ty masz to zdjęcie na tapecie i na drugiej tapecie masz zdjęcie innej dziewczynki. No też piszę z inną, no i dlatego... A ile takich dziewczynek jeszcze masz? Nie, już tylko te dwie. Tylko te dwie? Tylko te dwie. I o czym piszesz z tymi dziewczynkami? Na pewno nie o seksie, bo o seksie też możemy pisać, ale one po prostu nie lubią pisać o tym. Rozumiem. A ja do tego też nie chcę... Grzesiu, wejdę tobie w zdanie. Dasz radę pisać o seksie? Chcesz wiedzieć, jak uprawia się seks? Jak dużo rzeczy cię nauczę? Nauczę cię wkładać paluszka do dupci. No to jak to jest? Piszesz z nimi o seksie, czy nie piszesz? No właśnie, że pisałem, ale one powiedzą, że... Napisałem mi, że nie chcą. A dlaczego, jak myślisz? Dlaczego nie chcą? Bo są małoletnie. No właśnie. A ty pomimo to, kilka dni później, w kolejnej rozmowie, piszesz tak. Włóż paluszka do muszelki. Dziewczyną w twoim wieku chłopaki nawet to robią. Tak jakbyś do buzi wkładała. Masz mokrą muszelkę? Złóż dwa paluszki razem i powoli wkładaj do muszelki. Dasz radę? Musisz to zrobić ze mną. Masz mnie słuchać. Wytrzymasz? Nic ci nie będzie. Czyli jednak pisałeś. No pisałem. Ale ty chyba tego nie zrobiła. No to ty powinieneś wiedzieć, bo to ty namawiasz. No dlatego mówię, to, że namawiasz, to jest mało powiedziane. Grzegorz, myśmy przyjechali do ciebie bardzo szybko, ponieważ piszesz od zaledwie kilku dni. Powiem tobie szczerze, że to, co robię ja osobiście, ale też tutaj przyjaciele, którzy są ze mną z fundacji, ja już to robię 2 lata, przyjaciele troszeczkę krócej. Ale po raz pierwszy od 2 lat, kiedy się zajmuję tym, czym się zajmuję, czyli spotykam się z osobami o takich skłonnościach jak ty, po raz pierwszy ktoś napawa mnie takim obrzydzeniem jak ty. Po raz pierwszy mi się zdarzyło, że ktoś napawa mnie takim obrzydzeniem. A wiesz dlaczego?
ponieważ znęcasz się psychicznie nad dziećmi małoletnimi. Jednej z tych dziewczynek napisałeś coś takiego. Nie masz bajek oglądać, rozumiesz? Bo ja tak chcę. Obiecaj mi, że już nigdy więcej nie będziesz oglądać bajek. Ja ci nie pozwalam. Albo ja, albo bajki. Kogo wolisz? Dlaczego tak psychicznie nastajesz na dzieci jeszcze, 12-13-letnie? Masz z tego jakąś satysfakcję osiągasz? Nie wiem już. Nie umiem tego. Jakoś. Nie umiesz tego. Nie umiem tego wytłumaczyć. Dobrze, a to może mi to wytłumaczysz. Rozłóż szeroko nóżki. Nasmaruj ogórka kremem. Dobra. I wkładaj go do muszelka. To już wiem o tym, co pisałem. Robisz to, co ja ci rozkazuję. Musisz głęboko go włożyć i non-stop nim ruszać. Teraz włóż go do buzi. Masz to zrobić. Masz mnie słuchać. Z wykrzyknikami to piszesz. Masz pełną świadomość interpunkcji języka polskiego, jak podkreślić, zaakcentować, że coś każe, że to jest forma rozkazu. Wiem. Po co kazałeś dziewczynce 13-letniej wkładać sobie ogórkę? Nie wiem. Nie wiesz, dlatego się pytałem, co miałeś na obiad do mielonego. Czy miałeś ogórka? A może miałeś marchewkę? Nie. Nie? Dziewczynka też nie wiedziałeś, czy ma. Zapytałeś w ten sposób. Masz w lodówce marchewkę, włóż ją do muszelki. Musisz to zrobić. Miałaś ją mieć w muszelce. Pozwoliłem ci wyjąć. Wkładaj ją z powrotem i za karę jeszcze głębiej. To jest karą, bo mnie nie słuchasz. Czy ty taki jesteś, o jakiejś, nie wiem, farmę warzywną prowadzisz, że masz jakąś taką pasję do dzieci i warzyw? No nie wiem, no. Nie napawa ciebie to obrzydzeniem? Teraz tak. Teraz tak. Czyli dobrze przyjechaliśmy, to może się trochę zreflektowałeś. No raczej tak. A wiesz, co mnie największym obrzydzeniem w tym wszystkim napawa, co ty piszesz do dzieci? Że próbowałeś 13-letnią dziewczynkę, na szczęście wirtualną, bo gdyby była prawdziwa, nie wiadomo, czy by się nie targnęła na swoje życie. Przez twoje groźby. A jedna z nich brzmi w ten sposób. Czekam jutro do 9 rano na twój telefon i adres. I musisz być aktywna, bo pożałujesz. Ja naprawdę nie żartuję. Mama się o wszystkim dowie i twoje koleżanki ze szkoły też. Grozisz dziecku, że zdradzisz to, o czym pisałeś z nim. No, blat. Dawaj, Jesiek. Spokojnie. Powiedz po co. Spokojnie. Nie rozmawiasz z bratem, rozmawiasz ze mną, Grzegorz, w tej chwili. Spokojnie, Wiesiek, nic się nie dzieje. Wiesiek jest spokojny. Nie obawiaj się o Wiesiek. Martw się w tej chwili o siebie, bo to ty masz problem, nie Wiesiek. Po co to pisałeś? Z głupoty chyba. Wiesz co, z głupoty to sobie możesz, nie wiem, młotkiem w palec uderzyć. A nie naskakiwać psychicznie na 12-13-letnie dzieci w internecie. Dobrze. Czy chciałbyś coś takim dzieciom powiedzieć? Bo jedno z tych dzieci cię słucha w tej chwili. Czy chciałbyś coś takiej dziewczynce powiedzieć? Tej, której kazałeś wkładać sobie marchewkę i ogórka. Teraz już sam nie wiem, co powiedzieć. Mhm. A zdarzało ci się dzwonić do takich dzieci? Ona dzwoniła do mnie. Nie. Grzesiu, ja bym chciał, żebyś ze mną rozmawiał szczerze, bo jak widzisz, ja nie, znam całą ciebie rozmowę. Nie, dzwoniła ta Natalka. No, nie, nie, no to nie mówimy o Natalce, mówimy o jeszcze innych dzieciach. A czy ty dzwoniłeś do jakichś dzieci? Do Natalki i do Mai. Dzwoniłeś. I o czym z nią rozmawiałeś, jak do niej zadzwoniłeś? Ogólnie, nie, na pewno nie o seksie. Nie o seksie. To ja tobie puszczę tą rozmowę. Co ty na to? A z jedną osobą? Ja tobie puszczę. Twierdzisz, że nie o seksie. Dobrze, ja tobie puszczę. A zależy z którą? Nieważne, z małoletnią. Grzegorz, z małoletnią. Dobra, nie, poczekaj, pan nie puść. Musimy to codziennie po troszkę. Ja naprawdę muszę? No. No wiem, słyszałem. Co tu kazali dziecku robić? Włożyć paluszko. Po co? Nie zapomnisz. Będzie cię jeszcze bardziej bolało. No nie, sam mówisz, sam nie wiem. Co, nie chcę już tego słuchać, bo ja to słuchałem całe. I powiem ci, że jestem przerażony. Jestem przerażony tym faktem, co robiłeś. Grzegorz, czy ty masz świadomość? Ty miałeś już do czynienia z prawem, prawda? Nie. Nigdy w życiu? Nie. Nigdy w życiu nie byłeś za nic podejrzewany, tak? Byłem. Też. Za to samo, zabrali, prawda? Zabrali mi telefon. Za to samo, prawda? Tak. Czyli dalej to robisz. Nic cię to nie nauczyło. Teraz chyba mnie nauczy. Teraz cię nauczyło? Czyli kiedyś molestowałeś dzieci i nadal te dzieci nie molestowałem. To, co robisz, to jest molestowanie dzieci. Bo pisanie, grożenie dzieciom psychiczne, to, co ty robisz, to jest molestowanie dzieci, tylko psychiczne. Nie fizyczne, tylko psychiczne. Masz tego świadomość? Tak, teraz już wiem.
Czy masz tego świadomość, że to jest przestępstwo? I mogę iść po prostu siedzieć. Możesz. Grzegorz, w związku z tym, że wobec ciebie zachodzi uzasadnione podejrzenie popełniania przez ciebie przestępstwa z artykułu 200 kodeksu karnego, zmuszeni byliśmy powiadomić Komendę Miejską Policji w Tarnowie o tym fakcie. No to... I w tym momencie oddajemy ciebie w ręce funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Dobrze. Ale muszę sobie jakieś mucie ubić. Telefon gdzie ma?